wiele przygotowań, wiele trudu, a na końcu wielka radość. No jest wielka radość, wynik osiągnięty przez dzierżoniowski sztab przychodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Na tą chwilę ponad 140 tysięcy złotych, a to nie jest koniec. Jeszcze do bankierów czekają wolontariusze z puszkami. Myślę, że powinniśmy osiągnąć magiczne 150 tysięcy w Dzierżoniowie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym, dziękuję władzom miasta, dziękuję sponsorom, dziękuję wam, mediom, za to, co zrobiliście dla nas w ostatnim finałowym tygodniu. Bez waszego wsparcia by nie było. Szczególne podziękowania kieruję do swoich sztabowców, do mojej drużyny. Dziękuję moim wolontariuszom, którzy zrobili dzisiaj kawał dobrej roboty. Byli ludzie, którzy zbierali po 13 godzin na mieście. Nie mieli czasu nawet przyjść na gorący posiłek. To jest niesamowite. Gorące serca mieszkańców Dzierżoniowa, Niemczy i Pieszyc spowodowały to, że możemy cieszyć się tak wyjątkowym rekordem, tak wyjątkowym dniem. No, nie mam słów po prostu. Ilość pozytywnych zdań, które dzisiaj usłyszeliśmy, da nam siłę, żeby przygotować 25 finał jeszcze lepszy, jeszcze bardziej mocniejszy. To najlepszy finał w Dzierżoniowie? W mojej ocenie tak, nie tylko jeśli chodzi o wynik zbiórki. Dzięki ogromnej przychylności władz miasta, ogromnemu zaangażowaniu panów burmistrzów, ja przypomnę, byliśmy chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie burmistrz i wiceburmistrzowie byli wolontariuszami. To też o czym świadczy, to nie jest tylko moda, tylko chęć pomocy, po prostu. Występy muzyczne, grupa Plato, Martyna Jakubowicz, szał w kinie, tak? Wielka Orkiestra Godności, coś wspaniałego. Wieczór kabaretowy, wieczór w High Life w dniu wczorajszym, kilkaset osób na koncercie soboty. Ja słyszałem komentarze, muszę sobie zrobić zdjęcie z sobotą, bo przecież przyjechałem 150 km na koncert. To powoduje, że mamy siłę. Jest czwarty dzień, kiedy prowadzimy imprezy finałowe, śpimy po kilka godzin dziennie, a mimo tego, jakby jutro był piąty, to podejrzewam, że wszyscy sztabowcy by się rano stawili na posterunku. Co jest ważne, dzisiaj frekwencja na koncercie pięknych i młodych była najwyższa w historii finałów, który mam przyjemność prowadzić, a to jest mój siódmy finał jako szef sztabu i dziesiąty finał, w którym jestem zaangażowany. Cieszę się, że ta magiczna kwota 150 tysięcy pękła. Te pieniążki wrócą do powiatu dzierżoniowskiego, do szpitala powiatowego? Tak, wrócą. Jurek zapowiedział, prezes zarządu Fundacji Jerzy Owsiak zapowiedział wyraźnie, że zbieranie na oddziały pediatryczne to nie są oddziały specjalistyczne. W każdym szpitalu jest oddział pediatryczny. Ja mam nadzieję, że plany zarządu szpitala, które mówią o jakichś restrukturyzacjach, o jakichś tam likwidacjach oddziałów, nie dojdą do skutku i sprzęt, który jest potrzebny tutaj w dzierżoniowskim szpitalu, po prostu do niego trafi. Fundacja, kierując sprzęt do szpitali jakichkolwiek, w tym roku ma brać pod uwagę udział w zbiórce danego powiatu. W związku z tym bardzo się cieszę, że ten wynik rekordowy jest. Przypomnę, zbieraliśmy również na godną opiekę medyczną seniorów. Mamy zakład opiekuńczo-leczniczy w Bielawie. Tam wsparcie jest potrzebne. Ja głęboko w to wierzę. Nie będę tego deklarował, bo nie jestem zarządem fundacji, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten sprzęt na oddział zakładu opiekuńczo-leczniczego czy na oddział pediatryczny trafił i głęboko w to wierzę, że tak będzie. Ta cała krytyka jest więc nic nie warta. Po dzisiejszym rekordzie, ale nie tylko, ja bym prosił wszystkich, żeby rekord jest i jest fajnie, my się z tego cieszymy, natomiast dla nas ważny jest rekord, tak? Bo ten rekord motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. My o tym rekordzie mało rozmawiamy, ale jak on jest, to radość i satysfakcja jest potężna. Ja tego nie jestem w stanie opisać słowami. Co do krytyki, dzisiejszy wynik, dzisiejsza frekwencja na rynku, dzisiejsze uśmiechy, te pozytywne reakcje powodują to, że mówimy głośno. Więcej krytyki. Krytykujcie nas więcej. W każdym działaniu musicie zobaczyć podstęp, złodziejstwo. A my mówimy, to jest nieprawda. Nikt z nas złotówki nie zabrał. Zaangażowanie tych młodych ludzi dla mnie, jestem prawie 40-letnim facetem, to jest największa wartość, którą w tych dniach mogę dostać od młodych ludzi. 15, 16, 17 latków. To jest coś niesamowitego. Zbierają z nami dzieci 3, 4, 5, 6-letnich. To jest coś wspaniałego. 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Widzimy tutaj w sztabie, ścisłym sztabie, gdzie zebrali się wszyscy wolontariusze, że te emocje powoli opadają. Emocje i taka adrenalina, którą się wyczuwa w powietrzu aż. No przez 4 dni, bo od czwartku już finał w Dzierżoniowie działa i funkcjonuje.
czy najlepszy. No, do tej pory najlepszy, jeżeli chodzi o Dzierżonią, bo kwota zanosi się, że będzie najwyższa. Już teraz słyszymy, że jest zebrana kwota ponad 140 tysięcy złotych. Myślę, że spokojnie 150 tysięcy zbierzemy. No i dumni jesteśmy, że my jako Dzierżoniów jesteśmy tak aktywnym ośrodkiem, bo Jarek Rudnicki, który jest szefem tej akcji, właśnie poinformował, że w ubiegłym roku Dzierżoniów był drugim miejscem w województwie, jeżeli chodzi o największą kwotę zebraną. Wrocław i później Dzierżoniów. Pan też dzisiaj zbierał fundusze na WOŚP. Jak szła zbiórka? No, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, sympatycznie. Wiele ludzi podchodziło samych, ja nie musiałem nagabywać. To jest bardzo miłe, że właśnie ludzie rozumieją tą akcję. To nie chodzi też o te pieniądze, przecież wiadomo, że jak się w skali całego kraju nawet te 50 czy ponad 50 milionów corocznie zbieranych, to nie jest kwota jakaś, która może uratować służbę zdrowia. Według mnie tutaj chodzi bardziej o to, że ta akcja potrafi Polaków zmobilizować do tej pomocy, do takiego wspólnego zrobienia czegoś dobrego, oczywiście poprzez zbieranie tych pieniędzy. Oczywiście to jest niebagatelna kwota, bo też pomaga, dużo sprzętów się kupuje, ale chodzi o to właśnie, żeby ludzie zjednoczyli się, poczuli taką solidarność, empatię, że takie wspólne działanie może dużo, dużo przynieść. Ale mimo wszystko te pieniądze do nas wracają, do szpitala powiatowego. No oczywiście, ja będąc wicestarostą nadzorowałem szpital i pamiętam w tym okresie 8-letnim, kiedy właśnie tym się zajmowałem, 3 razy nasz szpital dostał takie pakiety sprzętu, wtedy to było zbierane jeszcze dla oddziałów noworodkowych, dziecięcych. Ostatni raz, o ile pamiętam, 2 lata temu, sprzęt na pediatrię został dostarczony przez orkiestrę. Wartość tego sprzętu chyba była w okolicach 800 tysięcy złotych, także dosyć taka spora kwota.